Cześć wszystkim, z tej strony Pomidorek, wraz ze mną jest... No elo. Ten typ, który odszedł od Let's Playów, elo. No, jest z nami dzisiaj Noelo, czyli Pixel de Retro. I dziś sobie będziemy w moim PS3 i odpalimy fajną grę. A tą grą będzie... O kurde, ale się zawieruszyłem. O, jak widzicie, już nie ogarniam, co się dzieje. No, Sonic 4 Episode 2. Czyli gra, na którą chyba połowa mojego kanału czekała. Zdecydowanie większość ludzi nie zapomniała, że w ogóle coś takiego miało być. Ta, ale są osoby, które do dzisiaj mi wypominają, że no, gdzie jest Sonic 4 Episode 2? Więc dostaniecie teraz Sonica 4 Episode 2. Oczywiście nie będzie kamerki z moim jakże piękną twarzunią, no bo wiecie, ja to nagrywałem 3 lata temu, ten gameplay, tak się pochwalę. Tak, mam nadzieję, że się nie kompromituję z minuty na minutę. No nie, możemy jeszcze się tak skompromitować, że oryginalnie ten gameplay miał być robiony co-op, że ja i Michałek mieliśmy tutaj grać razem, a jeszcze to było zanim miałem przerobione PS3, bo teraz to już tak niezbyt mógłbym tak zrobić, bo z przerobionym PS3 to strach się bać, wchodzić na online. W każdym razie mieliśmy to robić, ale mieliśmy małe problemy z tym, żeby się połączyć w ogóle, więc ostatecznie tak nie wyszło. Dokładnie. I generalnie to, no wiecie, gdyby Pixel tak zrobił, to no już była banicja na PS3, tak więc no lepiej nie ryzyk fizyk, bo będzie przesranet. Znaczy technicznie rzecz biorąc, jakby się tak uprzeć, to moglibyśmy robić to z wersji PC-towej, bo teraz obecnie oboje mamy. Tak. To jest Sonic 4 Episode 2, ale chodzi o to, że na czas nagrywania tego odcinka i wysłania mam problem z internetem, więc... Wiecie co? Mam takie lekkie déjà vu, a wiecie dlaczego? Bo Pixel praktycznie zawsze, kiedy nagrywamy, to Pixel zawsze musi mieć problemy z internetem. No właśnie tak było w zeszłym roku, jak próbowaliśmy to nagrywać. W zeszłym roku było to samo, 2 lata temu też było to samo, 3 lata temu. O, ironio, też było to samo. Kurde, zaraz wyjdzie, że Pixel po prostu nie lubi Michała, że tylko wymówki jakieś robi, żeby tylko z nim nie nagrywać i oczywiście. Oczywiście, jak najbardziej. Albo po prostu Sonic nas nie lubi. Tak czy siak, bo trochę odbiegliśmy od tematu, tak więc Sylvania Castle, tak ten poziom się nazywał? No. Tak, Sylvania Castle. No, więc mamy Sylvania Castle, czyli innymi słowy pierwszy poziom w tej oto wspaniałej gierce, którą wszyscy kochają, bo czytałem dużo fajnych recenzji generalnie, dużo fajnych tych filmików było. Wszyscy chwalili Sonic 4 Epizod 1 i 2, nawet Uncle Bruwa chwalił. Znaczy, w sumie tak śmieszkowo, nie śmieszkowo, ale Sonic 4 Epizod 2 akurat jest bardziej szanowany, no jednak ten Sonic 4, jeżeli ktoś... Ja osobiście mam taką relację z Sonic 4 Episode 2, że to jest dosyć porządna gra. Oczywiście jest tutaj wiele też do życzenia, ale nie ma tragedii. I sądzę, że większość ludzi, która tak hejtuje tak na maksa Sonic 4 Episode 2, to tak naprawdę przez to, że przez niesmak stworzony po epizodzie pierwszym, który no nie był najlepszy, no nawet ja to mogę powiedzieć, że nie był najlepszy. Ja to nawet potwierdzam, bo pomimo, że jak zrobiłem ten Let's Play 3 lata temu, to tak sobie teraz odpaliłem niedawno PS3, sobie zagrałem i mówię sobie: gdzie ja miałem rozum, że ja tak pochwaliłem Sonic 4 Episode 1, bo ta gra aż taka, znaczy no nie powiem, że ona jest jakimś krapem czy coś, że jest jakaś zła i tak dalej, no ale no najlepsza to też nie jest, o, tak powiem, jest taka pośrednio. I mamy no, special stage. Special stage. Tak, nasze ukochane special stage. Nie wiem czemu, o ile dobrze rozumuję, ale one trochę chyba są inspirowane Sonikiem 2, tak mi się przynajmniej wydaje. Jak większość special stage po Soniku 2. No tak, ale wiesz, chodzi o to, że to jest takie większe nawiązanie do Sonika 2, bo przecież w Soniku 2 też był Sonic i Tails, co szli do przodu i hej, musieli no tak, omijać. No, ogólnie ta gierka zżyna bardzo z Sonic 4, Sonic 4, z Sonika 2, tak samo jak epizod pierwszy zżynał bardzo z jedynki.
No. Dlatego wielu ludzi myśli, że epizod trzeci mógł zżynać bardzo z trójki. And Knuckles. No. Szkoda, że Sonic 4 epizod 3 nie wyszło. Tak szczerze. No, ogólnie były plany na to, żeby ta seria miała trwać jakieś... ponieważ 5 epizodów? O kurde. Że mieli taki plan, że na... Nie, 6 bodajże. Że mieli taki plan trochę jak... że najpierw wydadzą tę trylogię normalną, że te 3. Jak wszystko pięknie, ładnie pójdzie, to zrobimy więcej. No ale wyszło na to, że aż tak dobrze nie było, jak myśleli, i nawet nie zrobili trzeciego. Ojejku, mamy pierwszy Emerald! Chociaż były plany. Developing był... developing nad trzecią częścią się... utworzył, był. Mhm. No i jedyne bodajże z tego, co wiem, przynajmniej co wyszło do publiki, to na fakt, to co, że ludzie odkryli, że w epizodzie drugim jest nieużyta scenka z To Be Continued bodajże, i z developingu Sonic 3 mamy publicznie chyba 2 dźwięki wyszły do publiki z epizod 3. To jest tyle, co nam wiadomo o epizod 3. No. Ale cóż, mamy teraz oto mapę świata. Coś, co było z tego, co chyba pamiętam w epizodzie pierwszym też. Tak, w epizodzie Metal zresztą też. Ale nie wiem, czy mi się wydaje, że w epizodzie 2 trochę lepiej to wygląda. Tak szczerze. Może trochę. Nie wiem. Ja to bardziej uważam, że to jest tak bardzo porównywalne u siebie obydwa. No, tak czy siak robimy teraz Sylvania Castle Act 2 i to jest Sunken Ruins. Wcale nie podobne do Sunken Ship, chociaż nie, dobra, nie będę porównywał dobrej, szanowanej się marki, jaką jest Sonic, do takiego tłustego, włochatego Włocha, jakim jest Mario. I teraz większość fanów Mario ma pianę w pysku i będzie mnie hejtowało, przepraszam najmocniej. Mario był taki poziom jak Sunken Ship? Tak, w Worldzie. Ja się dziwię, że ja to w ogóle pamiętam. Ja tak odruchowo sobie powiedziałem, że ej, to Sunken Ship, to jednak był taki poziom, no. Teraz jeszcze, nie, szczerze, ja myślałem, że miałem taki lek w mózgu, że to był jakiś poziom Crasha, że coś, nie wiem, nie pamiętam zbytnio nazw w Ale dobra, może też opowiedzmy w sumie o fabule tej wspaniałej gierki, bo tutaj 7 minut na licznik, a my tylko gadamy tam ewentualnie jakieś porównania, a fabułę to w sumie nikt nie zna. Szczerze, tak na dobrą sprawę, to ja zbytnio nie znam fabuły z Sonic 4 Episode 2 tak samemu, no. Jedyne wiem to, że to jest tak naprawdę, to się dzieje tuż po Episode Metal. No. To na pewno. Ale tak naprawdę... sam osobiście nie wiem, dlaczego oni sobie po prostu lądują na ten Sylvania Castle. Co się dzieje w ogóle? Więc może... Nie rozumiem tego po prostu. To może zrobimy taką super uproszczoną wersję dla osób, którzy lubią bardzo proste fabuły. Tak więc w dużym skrócie. Mamy Sonika, mamy Tailsa, jest Eggman. Eggman po raz tysięczny chce zawładnąć światem. Sonic i Tails ratują świat. Tyle. Dokładnie, i przy okazji jest jeszcze Metal Sonic z duchu. No, więc to jest najprostszy element, że tak powiem, do wytłumaczenia. Nie musimy tutaj się, że tak powiem, rozpowiadać, bo wszyscy znamy fabułę. No. No, fabuła w Sonicu 4 jest dokładnie tak sama, jak fabuła w trylogii oryginalnej. Że naprawdę na dobrą sprawę, jak się w głębiej w to nie wchodzi, to nie ma jakichś... wcale fabuły tak na dobrą sprawę. Jedyne, na co można w sumie zwrócić też trochę uwagę, to że seria Sonic 4, ogólnie te epizody, Sonic 4 epizod 1, Metal 2, charakteryzują się chociażby tym, że masz tak jakby większy limit żyć, bo to można zwrócić na to uwagę, że w sumie możesz zdobyć więcej niż 100 żyć. Tak, jest limit na 999 żyć. No, można mieć 300, 400, 500, 600, 700, 800, kurde, ile sobie zapragniecie, ale poza nieskończonością, bo jeszcze nie słyszałem, żeby w Soniku wymyślili nieskończoność, chyba że na cheatach, no to wtedy, no to wtedy da się, że tak powiem, w to uwierzyć. Znaczy, a dobra, jeśli się uprzemy, to Forces ma nieskończoną liczbę żyć. No właśnie. No. Tak więc, jesteśmy sobie teraz dalej... w sumie pod wodą i woda się podnosi.
bardzo ciekawe elementy, że tak powiem. Co, jedna z niewielu gier Sonica, która w pierwszych poziomach ma już sekcję wodną. Jak nie pierwsza. No i przypominam sobie, żeby jakoś właśnie gra miała od razu tak poziom wody. Znaczy w sumie Sonic 2 od razu, drugi ząb, który już był pod wodą, chociaż nie wiem, czy to się liczy, bo to jest pierwszy ząb, więc niezbyt. Tak. Ale mamy drugi special stage, właściwie to wbiliśmy, ponieważ tradycja, że tak powiem, tej serii, tak jak to było w klasycznym, takim klasycznym Soniku na Sega Mega Drive, że 50 pierścieni, wielki pierścień na końcu poziomu, wbijasz i jesteś w special stage. To jest tradycja nierozłączna, no znaczy później jest rozłączna, bo w Adventure się nie pojawia, a raczej od serii Adventure do późniejszych gier. Nie pojawia się to od Sonic 3 & Knuckles. No w sumie zapomniałem, że w sumie te pierścienie już były od razu, nie trzeba było nawet 50 zbierać, bo po prostu trzeba było znaleźć te pierścienie. Jedne co powróciło jeszcze w Knuckles Chaotix, ale to. Knuckles Chaotix jest cisza przed burzą. To jest spin-off, więc tu nie warto się nad tym bardzo zastanawiać. No i oczywiście tutaj jak pokonamy z Sonikiem i Tailsem jakiś tam wyznaczony dystans, to jest taki cień wielkiego pierścienia i oczywiście potem pojawia się napis GOL, czyli że hej, udało ci się zdobyć odpowiednią ilość pierścieni i możesz iść dalej. Bo jeżeli zdobędziesz tam poniżej tam odpowiedniego licznika, czy tam nie wiem, 150 na przykład pierścieni, musisz do pierwszej stacji zdobyć albo sekcji. Jeżeli nie zdobędziesz tych 150, to sorry memory, giniesz, no raczej w sumie nie giniesz, a przegrywasz. No. Co jest w ogóle też ciekawe, to jest jak ktoś ma, to jest taki, taki bardziej protip dla ludzi, którzy przechodzą te special stage'e i mają mały problem, więc polecam, jeśli widzicie tą metę, którą zwykle jest, to special stage'e w Sonicu 4 mają taką fajną opcję jak restart po prostu, więc polecam ogólnie, jak ktoś ma problemy, więc nie trzeba cały czas przechodzić jakiegoś poziomu, by zdobywać szmaragd, tylko po prostu wystarczy sobie restartować aż do skutku, aż się wygra. Dokładnie tak, również polecam, to jest bardzo fajna opcja, szczególnie dla takich, powiedzmy, lam jak ja chociażby, albo lamopodobnych osób do mnie. No i mamy... Nie wiem, ja nad przedostatnim albo ostatnim, chyba spędziłem jakąś godzinę zanim w ogóle zdobyłem. Tak jest. Cały czas restartowałem. Tak więc purpurowy, fioletowy szmaragd chaos, w sumie to taki purpur, fiolet, nie wiem. Dla mnie to w sumie może nawet być różowy, jak chcecie. No możemy się sprzeczać nawet w komentarzach, więc zapraszam do dyskusji osoby, które normalnie rozróżniają kolory albo są daltonistami i nie wiedzą. No to zapraszam. Zapraszamy nie facetów do dyskusji o kolorach. O, dokładnie. No i oczywiście również poziomy w ogóle, jaka jest nazwa poziomu, na przykład właśnie tak jak mamy teraz Sylwania. Sylwania, tak? To było... Sylwania Castle? No to mamy tam jeszcze nazwę tam pod poziom jakiś, na przykład właśnie tak jak było Sunken, coś tam, Sunken Ruins, no to teraz mamy, a raczej mieliśmy, nie wiem w sumie co, nie zdążyłem przeczytać nawet. Ja tam nie zwracam uwagi na te podtytuły. Są tyle warty, co zeszłoroczny śnieg. To koło dupy lata, więc nie wiem, więc nawet nie wiem zbytnie jakie mają te. No, ale generalnie jeżeli chodzi o resztę, co możemy jeszcze powiedzieć, to na przykład moim osobiście zdaniem to niebo, albo ogólnie grafika tych poziomów jest bardzo cool. To co w tle jest, szczerze. No, bardzo mi się podoba, że zmieniają tak ogólnie porę dnia. Też to robili w Sonic 4 epizod pierwszy, ale to nie było aż tak bardzo widoczne, bo tak naprawdę tylko to robili w Splash Hill Zone. Przez chwilę się jakoś Green Hill Zone, ale... No niby to samo, ale jednak wolę mieć moje fakty dobrze powiedziane. Ty, ale czekaj, w sumie, bo teraz mam taką rozkminkę, bo... Praktycznie... To od fanów się chyba zaczęło, że dużo tych pierwszych poziomów, co było w tych Sonicach, takich wiesz, Green Hill'o podobnych, to było porównywanie do Green Hill, nie? Nie rozumiem pytania. W sensie, że chodzi o to, że na przykład jak było Emerald Hill, Emerald Coast, to fani z tego co pamiętam mocno porównywali to do Green Hill Zone.
No wszyscy porównywali wszystko do Green Hill Zone. Ale to w takim bocinie to tego Zona raczej chyba nikt nie porównał do Green Hill, bo to ma mało wspólnego z Green Hill Zone'em tak naprawdę. Sylvania Castle, no powiedziałbym, że Sylvania Castle była właśnie takim bardzo oryginalnym poziomem, jeśli chodzi o takie, jeśli chodzi o pierwsze poziomy w Sonicach. Więc powiedziałbym, że ona te poziomy bardzo, bardzo mało wspólnego z Green Hill Zone. Tak więc, moi teraz kochani drodzy, co żeśmy się nauczyli w tym momencie? Że nie porównywajcie tego poziomu do Green Hill Zone, a jeżeli zobaczycie jakąś istotę, która porówna to do Green Hill Zone, to już możecie zakończyć z nią w trybie natychmiastowym dyskusję lub porównać do szympansa, który ma dwucyfrowe IQ, albo wodogłowie, kto wie. Tak więc pamiętajcie, nie róbcie takich rzeczy. Nie róbcie, nie porównywajcie tego do Green Hill Zone, bo to będzie naprawdę istna katorga i istny, no nie wiem. Ludzie was nie będą traktowali na poważnie, o, tyle powiem. Nie no, można, ale to już jest według mnie bardzo takie robienie problemu tam, gdzie go nie ma. Na dobrą tak. sprawę. Tak, ale trzeba było to w troszeczkę dosyć taki taki w inny sposób to trzeba było wytłumaczyć. Oczywiście, no tak też można, nie? No. Nie ukrywam, ale jednak no... mówię, trochę to też w sumie widzę tak... jakby to powiedzieć, jak to nazywać? Hipokrytyzm? Chyba tak to się mówi? No, hipokryzję, tak to się mówi, hipokryzję. Ze strony fanów, no bo w sumie niby tak wszystko mówią, że o, w każdym Soniku po pierwszym poziomie to musi być jakaś kopia Green Hill Zone, podczas gdy wybierzesz jakikolwiek fangame Sonica, pierwszy poziom jaki tam jest, to zawsze jest albo Green Hill Zone, albo poziom Green Hill podobny. No tak więc, jeżeli fani narzekają na Green Hill Zone, a potem tworzą w fangamekach Green Hill Zone, no to jest wielka hipokryzja, czyli w tym momencie, no to możemy iść z tym tokiem myślenia, że oni tak naprawdę kochają i ubóstwiają Green Hill Zone i tak naprawdę wymagają od Sega, żeby Sega na każdym kroku robiła Green Hill Zone. No właśnie, no proszę, no zdecydujmy się, no krytykują ludzie, że Green Hill Zone jest do dupy, żeby bardziej wymagają od Sonic Teamu kreatywności, podczas gdy sami fani nie mają zbyt wielkiej kreatywności. Dokładnie tak. Nawet Mania ma na Green Hill Zone, ale nie, no dobra, zaraz coś tu mi walnie, że o, ale Sonic Team powiedział, że mają być klasyczne poziomy, więc Green Hill Zone musiałby i teraz bym w tego krzyczał. No tak, ale w sumie, idąc też tym tokiem, równie dobrze mogli inny klasyczny poziom dać zamiast Green Hill Zone, bo jest dużo poziomów, które są klasyczne, jak nie, chociażby... Nie, na dobrą sprawę to nie ma... Zakładam, że tak trochę musiało być to Green Hill Zone, że o, że gra na 25-lecie, Więc musi być taka nostalgia i dać to Green Hill Zone. A to, że Forces później dało też Green Hill Zone, nie pomogło zbyt wiele. Tak czy siak, przed końcem tego poziomu była taka dosyć frajerska sekcja. W sumie ja bym zaliczyłem oczywiście bezproblemowo, bo wiecie, ja jestem taki super duper dobry sonikowy gracz, a tak naprawdę to przez fart się udało, bo poza nagraniem właściwie próbowałem to przejść sobie i nie będę ukrywał, trochę napsuło mi to krwi. Tak czy siak, chyba teraz będzie czerwony szmaragd, przez co wnioskuję, przez kolor chociażby tego special stage'a, bo nie wiem czemu zauważyłem, ale te kolory special stage'u są mocno związane z kolorami tych szmaragdów. Albo tak mi się wydaje, nie wiem, może ja jestem daltonistą, może to nie jest czerwony. Nie pamiętam, jak to jest zwykle z tymi kolorami szmaragdów chaosu. Bodajże w Soniku 2 i 3 to było nawiązanie do poziomów, że niby no, to było tak sobie Sonic Team ubzdrało, że no, że pewnie będą zdobywać jeden poziom na jeden szmaragd na jeden poziom, więc więc po prostu zrobimy to. Kolor będzie odpowiadał tym poziomom. Faktem w przypadku Sonica 3 to trochę się zrąbało, bo jakby wycięli Flying Battery i jeszcze jakiś poziom, tak? No. Tak, chyba tylko Flying Battery i się zrąbało wtedy, ale
Ale w pewnym razie to taka ciekawostka, jakby ktoś nie wiedział, jeśli chodzi o kolory poziomów. W Sonicu 4 nie wiem, bo Sonic 4 nie ma nawet tyle poziomów, żeby było odpowiednie do Szmaragdów Chaosu, więc tak to na pewno nie wiem. Tak czy siak, w ogóle jeszcze jedna rzecz. Widzisz, zgadłem, patrz, czerwony kolor, nie? Widzisz, kurde? Rubin. Kurde, jaki zgadł. Czyli na to wygląda, że jednak kolory tych Special Stage mają jakiś wpływ na te szmaragdy. Kurde, ja to jasnowidz jestem jakiś. Dobra, tak czy siak, idąc dalej. Dla osób, co mają chorobę lokomocyjną, od razu nie rekomendujemy tego let's playa, bo od właśnie trzeciego Special Stage'a będzie dużo takiego do góry nogami, wiecie, takich przejść. Więc generalnie, no, jeżeli mielibyście tutaj, nie wiem, zwrócić na cały ekran monitora, laptopa czy czegokolwiek, to nie rekomendujemy oglądania tego let's playa. Dokładnie. Swoją drogą też taka ciekawostka a propos tego, że Sonic 4 epizod drugi, jeśli chodzi o special stage'y, to jeśli mnie pamięć nie myli, to prawdopodobnie jest pierwszy i ostatni Sonic, który więc w sumie jedyny Sonic, który ma jakieś power-upy w Special Stage'u. W przypadku właśnie Sonic 4 Epizod 2 jest to linka łącząca Sonica i Tailsa, przez co jeśli jakieś pierścienie przejdą przez tą linkę, to będą one zbierane. Więc i też bodajże... Nie. To jest power-up? Chyba nie, tylko to. To jest ten power-up. Tak. No i mamy teraz Bosika, Eggmanka. Kurde, Eggman zamienił się w jakąś rosiczkę. Piranha Plant z najnowszego Smasha. O tak, oczywiście. Może to jeszcze ten, nawiązuje do Plant vs. Zombies. No ja. Oczywiście, jak najbardziej. A, nie skomentowaliśmy jeszcze jednej rzeczy, bo na pewno zauważyliście i pewnie teraz będzie, że tak powiem, tyrada w komentarzach, że Pomidor, Pixel, a czemu nie powiedzieliście nic na temat tych monitorów, że tam mamy na przykład Tailsa, który może z Sonikiem, nie wiem, co pomaga Sonicowi dostać się na platformę za pomocą latania, że jest taki koop. No to, no, widzicie, już to powiedziałem. Co nie? No, akurat Sonic 4 bardzo mi się podoba, epizod drugi, z tym, jak zrobili ten koop dwóch postaci, że w sumie to tak naprawdę... no niby to jest tak skierowane na to, że no dwie postacie, dwie osoby mogą ze sobą grać i to jakoś byłoby fajne, ale jednak, że nawet jedna osoba może spokojnie z tym, bardzo mi się podoba i fajne są ogólne ruchy, jakie sobie wykonują Sonic, to jest, że trollowanie się, no właśnie latanie, czy też pływanie Tailsa wreszcie pomaga, a nie jak Sonic Free Knuckles. Podpisuję się pod tym obiema rękami, nogami, nie wiem, czy łokciami, jak chcecie, mogę się nawet podpisać, albo głową. No. Więc to generalnie... Później też to zaimplementowałem, to jest dobre. Więc generalnie, no. Wiesz, jak możemy to powiedzieć właśnie, że... Kurde, aż się zaplątałem w tym, co chciałem powiedzieć, tak czy siak, no... Jak widzicie, Sonic 4 Epizod 2 wprowadził parę fajnych, ciekawych zmian i przy okazji to jest... do czegoś w końcu wykorzystywane, a nie do jednej rzeczy. Że ma trochę większą rolę, trochę w tej gierce. Tak mi się przynajmniej wydaje z tego, co widzę na ekranie. A chcę przypomnieć, że gameplay No akurat Sonica 4 Epizod 2... tu mogę pochwalić, że wreszcie zrobili coś porządnego z Tailsem, a nie, że jest jak zwykle... do dupy postacią, że nic nie robi, nie jest do niczego pożyteczny. Muszę oczywiście moje 5 groszy wkrzanić zawsze do tego tematu. Tak, oczywiście. No, ale nie, patrzcie, jest. Tu akurat dam propsy. Tu dam propsy. Tak jest. Ale jak zapewne widzicie, bądź też nie widzicie, bo w sumie nie wiem, czy ja daję ten let's play jako tryb premiery, czy normalnie. Prawdopodobnie jako tryb premiery, ale jeszcze odcinek nie dobiega końca, pomimo że moglibyśmy już dawno skończyć. Ale jest jedna rzecz, która została, z tego co wiem, wprowadzona od 4 epizod 2, czyli między innymi te czerwone pierścienie, takie z gwiazdką, które będziemy zbierać, bo oczywiście 100% robimy w tym let's playu. No tak, od czasu wydania Sonic Colors były w każdej grze, poza Sonic 4 Episode 1.
Byłeś? Tak więc... Nie byłem. Tak więc ta, mamy już... nie wiem w sumie, czemu ja w ogóle tutaj teraz stoję. Halo, halo, co ty, kurde, pomidor, co ty tam robiłeś, że nie wciskasz tego okej? No weź wciśnij w końcu to okej, no, cholera jasna. Dajesz, kurde. Wierzę w ciebie, ja... Do it, just do it. Wciskaj to. No i patrzcie, no i co za kurde mongu. Dlatego przegląda się materiał. I widzicie, teraz będziemy musieli czekać i czekać, no. Co on robił, on w ogóle... Drapał się po tej głowie, czy co on tam w ogóle robił, halo? Tak czy siak, no... Możemy o, co jedynie was... Co robił? Nie wiem w sumie. Ale możecie się teraz nas pośmiać, a raczej ze mnie. O, patrzcie, wreszcie. W końcu. W końcu się namyślał, chłopak. Tak więc wracamy, my friend, do aktu drugiego, Sunken Ruins, Sylvania Castle Zone, akt 2. Dlaczego wracamy? W poszukiwaniu czerwonych pierścieni. Co? Ty zdobywałeś te wszystkie czerwone pierścienie? No na to wygląda, że tak, no nie pamiętam, no chcę tylko przypomnieć każdemu, że ja ten gameplay nagrałem 3 lata temu, więc niezbyt pamiętam, co ja tam robiłem. Łomatko. Tak więc, dla osób, które będą ciągle nas pytać, kiedy Sonic 4 epizod 2, no to już macie odpowiedź. Chyba ten film jest... No, następny odcinek za 3 lata. Tak, dokładnie tak. Tak będziemy prowadzić tą serię. Co 3 lata będzie jeden odcinek. Tak, special. No, special z okazji, nie wiem, tam... 50 milionów subskrypcji na przykład będzie kolejny film. O. Ale dla obu kanałów, a nie dla jednego. To jest dobry special. Dokładnie tak. Widzicie, moglibyśmy godzinami normalnie gadać o tym, co tutaj się ciekawego dzieje, ale jak sami widzicie, no nic szczególnego się nie dzieje na tym ekranie. Tylko Sonic biegnie w prawo. I dlatego obydwoje tak naprawdę odeszliśmy od post komentarzy, bo nic tak naprawdę nie można komentować. Dokładnie tak. Nic ciekawego nie można zrobić tak na dobrą sprawę. Ten let's play jest tylko wymówką. Ten let's play jest tylko takim, żeby... Hej, nie było, że po raz 10 będę nagrywał gameplay do tej wspaniałej gry, więc wykorzystam ten dobry gameplay, a nie ten zły gameplay, który miałem jeszcze wcześniej nagrany. Tak, zrobi się to na szybciutko, później już z Adventure pyk, pyk, pójdzie... Pyk, pyk, pyk. Tak, o. No, dokładnie tak. O, i tutaj zaraz by Sonic utonął. Oh no. Oh no. Więc jeśli chcecie, moi drodzy, kochani, wspaniali, najlepsi widzowie, to możecie... Możemy w sumie z tej serii nawet zrobić, powiedzmy, takie... Bo nie wiem, ta seria chyba, a raczej w Sonicu 4 epizod 2, no nie ma zbyt wielu ciekawostek, żeby tam poruszać co odcinek, że ja, nie wiem, w jednym poziomie tam, nie wiem, Eggman miał wyskoczyć na pół ekranu i nie wiem, coś zrobić. Nie ma chyba raczej takich ciekawostek. Jest tylko jedna ciekawostka, tak naprawdę o grze samej. Znaczy, jest, no. jest parę, ale tak naprawdę nie są one zbyt ciekawe. Jest tak naprawdę tylko jedna, że... bodajże jakiś tydzień przed tym, jak gra miała wyjść, czy tam miesiąc, nie pamiętam już, miała wyjść... co? Miesiąc albo tydzień przed wydaniem gry na Steamie ludzie mogli już ją pobrać i była to wcześniejsza wersja gry, przez co było tam parę rzeczy właśnie... niedociągniętych, na przykład właśnie o tej cutscence, o której mówiłem, i muzyce, że insynuującą, że będzie epizod 3, to było w wersji beta i nie było już później tego w wersji finalnej. No i była też rzecz taka debugowa, że po wciśnięciu jednego przycisku dawało to 99 pierścieni. Tak naprawdę to jest tyle, jeśli chodzi. Tak więc najwspanialsza, najciekawsza i najbardziej ciekawa ciekawostka. Jejku, nie wiem, nawet nie wiedziałem, że jest takie słowo. Tak czy siak. Możemy na tylko to taki... większość ciekawostek tej gry to bardziej się tyczy epizodu Metal, aniżeli tej właśnie gry, więc... No nie. Cool! Good for you, Sonic 4 epizod 2. Tak czy siak.
Co możemy jeszcze powiedzieć? No jak widzicie, stali bywalcy, którzy oglądają nasze co-op let's play sprzed 3-2 lat. No jak widzicie, no komentarzowo żeśmy się prawie że nic nie zmienili. Dalej jesteśmy tak samo popierdoleni za przeproszeniem. Jeden i drugi. Nic się nie zmieniliśmy, co nie? Mhm. Ale mam małą propozycję co do tej serii. Co wy na to, by zrobić małe mini Q&A? Czyli między innymi będziecie zadawali mi i Pixelowi jakieś tam pytania. Oczywiście możecie, że tak powiem, każdą dowolną, że tak powiem, deskę wziąć. Znaczy co? Co chciałem powiedzieć, kurwa? To znaczy... No, nawet najcięższe pytania, byleby nie jakieś kontrowersyjne. Ewentualnie tak, jakieś tematy, na przykład, nie wiem, moglibyśmy w sumie... Nie wiem, ile to trwa jeszcze, ale w sumie nie wiem. Niedługo. No nie wiem, no powiedzmy Nintendo Direct, które ostatnio było, na którym nic tak naprawdę ciekawego nie pokazali. Jedno, co tak naprawdę ciekawego pokazali na Directie, to Tetris Battle Royale. I po prostu... I naprawdę, Direct był tak zły, znaczy no, nie był zły, no był tak okej, no tak naprawdę jedyne co tam można było być, jest pod, można być podekscytowany, to, że pokazali Mario Maker 2 na Switcha i jakąś grę od Platinum Games nową pokazali. Ale na serio, dla mnie przynajmniej jedna rzecz, i chyba dla większości ludzi to było to, że zapowiedzieli Tetris Battle Royale i wyszło w tym samym dniu. Znaczy to nie jest tak naprawdę Tetris Battle Royale, bo ta gra nazywa się Tetris 99, ale tak, to na dobrą sprawę jest Battle Royale, no wystarczy zobaczyć gameplay z tej gry i to na serio jest Battle Royale. Jak widzieliście, niedawno było tak zwane oszukać przeznaczenie, bo dawno powinienem zginąć, a udało mi się przetrwać, tak więc ja jestem pro, dosłownie. Ale tak już w dosyć dużym tym skrócie, tak więc jeżeli chcecie, możecie nam jakieś pytania, ciekawe tematy, jakie moglibyśmy poruszyć, bo ten let's play możemy w sumie równie dobrze jako taki na luzie poprowadzić, no bo Sonic to Sonic, on się za wiele nie zmienił od tamtych wydarzeń. I no, może by to było ciekawsze, jakbyśmy to robili live, ale mówię, wyszły problemy jakie wyszły, więc trzeba sobie jakoś radzić. No, i pamiętajcie, że jedyne co się tylko u nas zmieniło, to to, że kreujemy się, a przynajmniej ja się kreuję, wiecie, na takiego pseudo-intelektualistę, a tak naprawdę dalej mam dwucyfrowe IQ, nie wiem, jak Pixel. Nie wiem, ja chyba jeszcze jestem w jednocyfrowym. Tak więc mamy już Sylwania Castle zaliczone i następnym naszym poziomikiem, który będzie w next odcinku, prawdopodobnie w next odcinku zrobimy ten poziom i ten następny, tam White, coś tam, nie pamiętam jak on się nazywał. Następny Desert i następny White, jestem na wiki, White Park Zone, tak, dokładnie. Dobra, to White Park Zone i Oil Desert Zone w next odcinku, miejmy nadzieję, że nie będzie on w sumie długi, będę musiał zobaczyć, ile będzie mi trwało edytowanie wszystkich faili i tak dalej. Tak więc, moi kochani, najwspanialsi widzowie, jeżeli wam się odcinek podobał i nasze pierdzielenie w tle, mimo że było bez ładu i bez składu, bo to jest standard chyba w naszych co-op let's playach, no to oczywiście możecie się, że tak powiem, skomentować. Tak, możecie sami się skomentować, nie nas, tylko sami siebie, macie tam w komentarzach. Właśnie, krytykujcie siebie, a nie nas, kurde, nie, dobra. Dokładnie. więc, no napiszcie, czy wam się podoba, czy nie. Dajcie jakieś swoje sugestie, oczywiście łapka w górę, jak się spodobało. Zapraszam na kanał Pixela, link w opisie do jego social mediów, kanału i tak dalej. Zasubskrybujcie go, jeżeli lubicie content Sonika i nie tylko. Oraz jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to wbijajcie, dajcie subskrypcję, jeżeli wam się spodobało. Dzwoneczek oczywiście mile widziany. I dla Pixela również. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. I nie powiem, że jesteśmy informatywni, bo mam w dupie tą wymówkę, mam już to w dupie. Czy jestem informatywny, czy nie? Na razie, trzymajcie się i pa pa! Na razie i cześć, pa pa!